Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowego przedmiotu, który niedługo zostanie dodany do gry. Wchodząc w zakładkę wiadomości, wyświetla nam się informacja o nowym granacie. Zniknij w cieniu, zbieranie w maskowaniu potrafi zaskoczyć. Możemy się domyśleć, że jego działanie będzie oparte na znikaniu i zbieranie surowców podczas bycia niewidzialnym. Zastanawiamy tylko jedno, w jaki sposób będzie działał ten granat. Jeżeli go użyjemy, czy wszystkie osoby w obrębie jego pola rażenia znikną? I dostaną na przykład zwiększoną grawitację, dzięki czemu będą mogli wyżej skakać, szybciej się przemieszczać, zbierać matce oraz otwierać skrzynki, czy też po prostu będzie to taki granat, że rzucimy go, znika tylko jedna osoba i możemy tylko uciekać. Dajcie znać w komentarzu, jaki wy byście chcieli, żeby ten granat był, a z pewnością przekonamy się o tym już niebawem. Ostatnio mieliśmy naprawdę 3 duże aktualizacje, więc prawdopodobnie ten przedmiot zostanie dodany we wtorek lub czwartek wraz z aktualizacją zawartości. Od razu jak wyjdzie itemek, z pewnością na moim kanale pojawi się test nowego przedmiotu, może dodatkowo jakiś gameplay bądź też nowy tryb związany z tym przedmiotem, więc zachęcam wszystkich nowych do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji tego kanału, bo dla wspierających co odcinek przewidywane są nagrody. Teraz wyświetla wam się szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka na twój wymarzony skin. Gratulacje, odezwij się do mnie na gamingwithfarel@gmail.com, a jeżeli ty byś chciał wygrać swój wymarzony skin, wystarczy, że wpisujesz kod w sklepie Farel, subskrybujesz ten kanał i zostawiasz łapeczkę w górę. A w sekcji komentarzy napisz, jaki jest twój wymarzony skin. A w przyszłym odcinku jednemu z was wręczę wartość skina w postaci kodu PSC. Mało tego, jeżeli grasz w Fortnite, w Brawl Stars lub też inną grę, weź udział w konkursie na 1000 zł PSC. Wraz z innymi youtuberami, m.in. Citroxem, Yoshihito Majosim, Admirosem oraz Kremolem, organizujemy dla was konkurs, w którym wygrywają dwie osoby 500 zł PSC. Link do konkursu znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, wystarczy, że polubisz nasze Instagramy i od razu bierzesz udział w konkursie. Ja teraz chciałem was zaprosić na drugą część odcinka, gdzie razem z moim widzem Pirożelem graliśmy turniej duo. Pirożel, przypomnij, ile ty jeszcze raz masz lat? 15? 16. 16. Jakby ktoś nie wiedział, nie? Ty. Kurde, lecą typy, dobra, gdzieś koło siebie. No mam MK, Kewa. Ślepa od razu? Pięknie. A to na górze jest. Wiem. Pije Kewy gościu u góry, ten. No co jest? Dobra, powalony. Dobra, małego Kevika. Ale miałem słabego aima. Weź tego. Mam Kevy małe. Kevika, bo ja mam. A dobra, ty. Mam dużego jeszcze. Kurde, beczkę mam, dobra, piję tą beczkę. Ślurp. Ja tą beczkę wypiję. Ktoś jest, chłopie. Ta? Czekaj, ta. Sekunda, piję tą beczkę. Klepa jest, chłopie, straszna. No bierz tą broń. Jest jakaś pompa dla Farela? Odejdź, odejdź, odejdź. Nie ma pompy właśnie żadnej. Widziałem typu. Dobra, lecimy. Aha, dostałem od razu, fajnie. Chcesz tego... Dostał 30. Dobra, ja mam te. Loa ma, biało ma, biało ma, biało ma. No ile on ma tego HP, no matko kochano. 4 buły dostał w łeb, ten głupi. O Jezuniu, myślałem, że już mnie zabije, nie? Te digle niby spoko, ale nienawidzę bez pompy grać. Proszę dla ciebie, przyjacielu mój. Gustaw się ma pozdrowić. Dobra, ja mam pogasz niby Gustaw Pro 2 złote. Dziękuję, Gustawik, jasne, że tak. Trigger u Farela się załączył, nie? To ty latasz, czy ktoś jeszcze znowu? A to ty wziąłeś? Dobra. Jak ci mija dzionek i czy mógłbyś mnie dodać do znajomych, nikt znany ludzi? Jasne, że tak, znany. Po live'iku, nie? Będzie dodawane. Dzięki, kumpel. Dobra, Piro, co? Mam małe kewiki następne. Nie mam też, ale jeszcze matsu sobie dozbieram, bo nie mam kompletnie. Ja też. Gdzie ta strefa? O kurde, Piro!
Jakiś skład, jest skład, dobra, spadamy. Dawaj, Farę, lecimy. Po tej rundzie muszę zobaczyć, co ten pies czeka. Trefa leci. Będzie? Jest. Udało się. Jakimś cudem. Rozwalali, biją się na tym, na wyrwiec. Weź poczekaj, Piro. A, dobra. Pyk. Poleciał w czepie. Trafię. Dobra, trafię. Drugi. Ustawili wszyscy łapkę już? Co ten pies tak dzisiaj się drze? No, zawsze jest tak, że jak albo zaczynam nagrywać, albo live'a zaczynam robić, to on szczeka. Dobra, mam ich. Masz ich? Dobra, idę, idę, idę. Tylko nie mogę dobiec, kurczę, ci dogonić. Skarito dla Fareli, to ty. Ja już wziąłem. Okej. Ty? Odrodził zioma. Widzę, widzę. Gdzie jest ta furgonetka? U góry tam, tak, dopiero? Ja nie wiem. No, tam u góry odrodził. Ale tu wcześniej widziałem jeszcze gościa. Kiełbasę tutaj. Smażą? Spalili. Smażą kiełbasę. Dobra, leży. Jest, spamowałem. Poczekaj, Pirożel. Sekunda, sekunda, sekunda. Jestem, jestem, byłem pokazać, że nikogo za drzwiami nie ma. Bo on by przecież szczekał i szczekał, szczekał i szczekał. Dobra. Dobra, nic to nie dało. Leży. To szybko, żeś go załatwił, na nie wiedziałem, z której strony on. Tu jaki dropik, tej, mordo. Nie, on jest niepoważny ten pies, nikogo za drzwiami nie ma. On będzie szczekał mi tu. Mądre to? Mądre to? Nie mądre. Ja biorę trochę. Dziękuję ci. Kupisz mi wdowę Migi PMS Lurpy 12 zł. Mordo, konkursik jest na wdowę pod tym, pod nowym odcinkiem, więc wbijaj. Na gejzerka tego. Tak, tak, tak. Typy przed nami. Na tym się wybił właśnie. Działem, ale daleko, nie ma sensu na tego ładować, strażać pozycji moim zdaniem. Idziemy do strefy na razie, bo i nam staną w strefie i będą czekali na nas, nie? Ten, on w tym domku prądował. No ale oni są w strefie wciąż, nie? A my jeszcze nie jesteśmy. To jak do strefy wejdziemy, to możemy ich wtedy ten bić. Tak, teraz możemy ich tam ładować. Ja mam śmierdziele, oni jak będą w chatce, no to i tak nic nie zrobią. Dobra, jeden już wyszedł. A nie, dalej siedzą w chatce chyba. Już lecę do gejzera. Tak, są w chatce, no. Dobra, w locie dostał. Really? Dobra, jeszcze jeden jest. Dostaje? Dostaje. Ten pod dachem jest, pod dachem. Dobra, leży. Okej. Okay. Dobra, ja mam kiełbasę. Jesteś dla mnie, Pirożel, za szybki. Za szybki, za szybki. Nie zdążyłem, oba, kurde. Dach. Wow, wow, wow. Co za wariacik rakietą leci? Tutaj gdzieś koło nas. A, od dołu idą. Czekaj, bandaże sobie strzelę jeszcze. Jeden jest za drzewem, ty. Dobra, leży. Najsik, nice, dosyć, dosyć. Hewy tutaj. Trzymaj dwa heavy. Dobra, ty weź te bandaże. Ulecz no, się nimi i ja muszę, mam kiełbachę. Idziemy palić. Ale chyba... czekaj. Jeszcze nie odpalaj, nie odpalaj. Czy minuta 18, dobra. Nie, 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 no, odpalać w sumie, dawaj ją tu. Nocturno dla Farela złote. Nie, to snajpa złota, okej. Okay. Leży jakaś broń z przodu, czekaj, zaznaczę co to jest. Heavy pompa. A ty masz? Złota. Nie, mam niebieską, starczy.
to ja sobie ją wezmę. Ja tu komuś ognisko spalę za karę. Dwa typki przed nami. 4-5 razy dostała kuleczkę. 6-7-8. Daj mi jakiegoś fraga jeszcze. Stuknąć. Jezu, nie mam ammo, wskażę. Poczekaj, muszę przeładować wszystko. Nie! Chodź Piro, zabij go. Kurde, głupi PM. Wiedziałem, że mi ammo zabraknie. Bo nie ma nic przeładowane. No ja też nic nie miałem i to mnie właśnie zgubiło. O! On ma chyba, o ile się nie mylę, białko. Uciekł do drugiego boksa. Ja wiem. No już ma kewa. Dobrze, weźmy moją kartę szybko. 58 sekund zaraz, nie? Mamy jeszcze tutaj tego. Piro 9 kili. 10 już. Nice. Dobrze nam te gierki idą nawet w tym duo, Piro. Nie jest źle. Kurde, nie ma kurde, najbliższa jest tam. Jest. Aha, poza strefą, tak? O kurde. Nie, jest. Kulkę byś musiał tylko wziąć. Czekaj, mam lunchpada? Kurde, nie mam lunchpadzika. Tu może będzie. Będzie lunchpadzik w tym dropie. Będzie. Czekaj, ten typ uciekł. Tym lunchadzikiem jakimś. Jest! Kurde, jeszcze ten. Dobra. Beczkę weź chyba dla mnie, co? Czy jak? Tak, walić tak, to. Bez... Ale wziąłeś mi jakąś broń? Nie masz. Dobra, trudno. Nie, to ci tam najwyżej P90 ja zagram w samym tym. Gdzie dobra, ten... dobra. Gdzie on tego lunchadzika dał? Nie ma lunchadzika, no. Którędy on uciekł? Nie mam dobra, pojęcia. Ma swojego. Ma swojego, no to myślałem, że chcesz go oszczędzić. A, tu jest ziom. No tak słabo trochę. Chyba jest. Kurde, byś dostał bombę, masz całe 100 HP, no dobra, uciekaj. Tak, żeby miał wszystko przeładowane. Może zdążysz mnie zresetować. Dobra, to staram się. Ojejku, powiem ci kumplu, że... musiałbyś wypić Jack Jaga, żeby tego dokonać. Ale kurde, to się strasznie dużo odnawia, chyba już nie dam rady, bo odnawia się chyba z 10 sekund. Dobra, to wypiję tą beczkę i się postaram ten wygrać. Dobra, nie, jasne, nie ma sensu. Piro, zrób lepiej tego. Wypij beczkę, ugraj, albo zajmij chociaż drugie miejsce, żeby punkcik jeszcze dodatkowy był, a wy zostawcie łapkę, bo jednej brakuje do 1000. Dobra, lecę na tych typów. Nie, strefa jest wędrująca, patrz tam gdzie jest moja ta. No wiem, ale kurde, poleciłby na nich. Nie leć, mi się wydaje, poczekaj chwilę. Dobij go. Dobra. Tu jest klepa. No to, to są ostatni. Tak, to są ostatki, no ostatki. Dawaj na trzeciego i wygrywamy. Uważaj na tego trapa, proszę cię. No i co? Będzie? Uciekł, cwaniaczek. Dobra, najsik, weź tego trapika. Rozwalam drzewa, może siedzi. On się z nim nie klepał tam z tyłu?
Nie, nie, bo tu było WW. Raczej nie. Nie ma, też myślałem, a to kurczak. Ja też myślałem, a to kurczak, no. Ja myślałem, że to ta ryba. Jeszcze farela zresetujesz i ja go wyjaśnię na koniec. Z pistoletu. No gdzie on jest? Jest na dole. A jest, ty na drzewie siedział. To dzięcioł. Dzięcioleiro. Nie no, furgonetka tak jest poza strefą. I tak jest poza strefą. Mam nadzieję, że tego typu odcinek wam się podobał. Pirożel bardzo fajnie się spisał podczas turnieju. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Przypominam, żebyście brali udział w konkursie na 1000 zł PSC oraz na twój wymarzony skin. Trzymajcie się. Cześć!